Moi drodzy, miała być plaża i jest plaża. Jesteśmy na... Jak ona się nazywała? Kurde, Riley Beach. Znaczy to nie jest akurat plaża Riley, ale ten półwysep, nie wiem jak się nazywa. Dopływa się tutaj łódką i ten, i można zobaczyć takie widoki. To jest jedna z pięciu plaż, które tutaj są. Do czterech da się dojść z buta, tam jest dalej jedna. Tam jest gdzieś jedna i jeszcze dalej jest jedna. No tak tutaj wygląda, na tych innych jest trochę mniej ludzi, ale ta jest taka dość ciekawa. Tam skaczą, tu macie ładne klify u góry, takie macie morze. O, co ciekawe, na różnych plażach jest różny piasek. Okej, tu jest kaplica, tutaj się pan wspina, wspinają, znaczy teraz się nie wspinają, ale ogólnie się wspinają tutaj w okolicy. Między innymi na tą skałę przed chwilą się pan tam się suszy taki w dredach i wygląda jak z Jamajki. I właśnie on się tutaj wspinał bez zabezpieczenia, ludzie mu bili brawo. Co tam o nich chciałbyś powiedzieć, to no, idzie na szybko na YouTube'a. Woda fajna, ale ryby chyba gryzą. No właśnie, coś gryzie w wodzie, kurde, nie wiem, jak się znacie na tym, co może gryźć w takim oceanie, morzu? Takie ukucia jak no, takie ukucia, ale nie masz śladu po tym, ani nic. No. Mi się wydaje, że one próbują cię dziabnąć, wiesz, no, rybki. No, mnie chyba dziabły. No. No fajnie. Piasek, przeszliśmy taką inną plażę, gdzie był piasek jak w Polsce. Piasek jak w Polsce był, dokładnie. To już nie dla nas. Mówimy, musi być jak mąka. No, piasek musi być jak mąka, bo jak jest grubszy, to już jest słabo. Obni napnij się. Ja nie pokazuję, bo nie chcę, żeby tam dziewczyny padły, nie wiadomo. Nie no co. I tak. Taka bardzo, bardzo komercyjna plaża to jest. Krótka, dużo osób i ten, tak jak mówię, inne są inne, ale je zobaczycie już w filmach, tych właściwych vlogach, które po powrocie będziemy montować. Coś jeszcze chcemy przekazać? No, że wieczorem znowu się z Jurim spotykamy i teraz... Wieczorem znowu się z Jurim spotykamy i Juri do czwartego najprawdopodobniej z nami trochę tutaj. No pewnie do trzeciego, bo jeszcze musi być w Bangkoku, czyli trzeci, drugi pewnie będzie nas opuszczał. Na Koh Samui będziemy razem płynąć, więc chyba trochę piwa wypijemy w końcu, co? Teraz się zacznie. Teraz się zacznie, kurde. Międzynarodowa wycieczka. Międzynarodowa wycieczka. Juri to jest od niego kolega z Erasmusa ze Słowenii, tak? Tak, a na Erasmusie gdzie się spotkali w Portugalii. Tam się raczej mało nie pije. Dokładnie. Tak więc, moi drodzy, pokazuję wam jeszcze raz, jak tu wygląda. No jest ciekawy widok. To jest ta słynna skała, mówisz? I to jest ta słynna skała, którą możecie czasem zobaczyć na pocztówkach czy coś. Szczególnie właśnie tutaj z południa. No. Aha, i tu przy plaży jest jakiś bardzo drogi hotel. Jest co? A to już o drogim hotelu to już mówię w tym właściwym filmie. Tak więc, moi drodzy, trzymajcie się. No i do zobaczenia we właściwych materiałach. Tak jak mówię, następny materiał najprawdopodobniej... Patrzę tylko, czy nam rzeczy nie kradną. Chociaż tutaj jeszcze się nie zdarzyło, no ale wystarczy raz, żeby się zdarzyło, żeby był przypał, nie? Z paszportami dwoma, to by było w ogóle. Ja myślałem, że panie jeszcze... Dobra, to już. No. Tak więc, moi drodzy, trzymajcie się. Siema.